W tym wideo opowiem Ci o dopuszczalnej wadzie wzroku i normach wzroku u kierowców taksówek, czyli jest to taki ogólny temat, wada wzroku a praca taksówkarza. Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem lekarzem medycyny transportu z Wrocławia. No i zacznę od zapytania. Z opisu wynika, że jest to chyba kandydat na kierowcę taksi. Witam, mam zapytanie odnośnie badań wzroku a pracy taksówkarza oraz uzyskania licencji taksi. Mam sporą wadę wzroku, minus 3,5 dioptrii na oku lewym oraz minus 4 dioptrie na prawym. I zasadnicze pytanie, czy istnieją jakieś obostrzenia odnośnie kierowców zawodowych kategorii B w kwestii wady wzroku? Pole widzenia według ostatnich badań mam ok, prawo jazdy kategorii B mam od 5 lat. Obecnie mam 23 lata. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam. Odpowiadając na to pytanie, no teoretycznie normy wzroku na kierowcę taksówki, pomimo że jest to kategoria B, są identyczne jak dla kierowców zawodowych, czyli na przykład kierowcy autobusu, kierowcy tira, kierowcy ciężarówki. No, czyli do rzeczy, jeżeli ta Twoja wada wzroku daje się skorygować powiedzmy okularami czy szkłami kontaktowymi i dla oka tego lepiej widzącego jest to co najmniej 0,8, a dla oka słabiej widzącego co najmniej 0,5, to jeden już z warunków jest spełniony. Tak dla przypomnienia, 1,0 jest to ostrość wzroku tak zwana idealna. No, wtedy czytasz 10 rządek na tablicach Snellena. Jeżeli nie pamiętasz, co to są te tablice Snellena, to jest właśnie coś takiego, są różne wersje, natomiast musisz czytać tutaj rządek 10 z 6 metrów. 0,8 to jest tutaj, 0,5 jest tutaj. Aby nie było tak prosto, musi do tego dojść prawidłowe widzenie przestrzenne, prawidłowe rozpoznawanie barw podstawowych, czyli tych, co znajdziesz na sygnalizatorze świetlnym, prawidłowa wrażliwość na olśnienie, czyli jak ktoś Ci tam reflektorem czy światłami mijania, światłami długimi da po oczach, to musisz jeszcze coś zobaczyć. No i oczywiście prawidłowe widzenie zmierzchowe. Czyli o zmierzchu też musisz jako kierowca taksi coś widzieć. Aby jeszcze skomplikować sytuację, wzrok taksówkarza czy kandydata na taksówkarza jest badany dwukrotnie. Pierwszy raz przez okulistę, drugi raz przez psychologa transportu. Tak więc masz bardzo małe szanse, jeżeli coś jest nie w porządku. No, któryś z tych dwóch na pewno coś stwierdzi. Szczególnie tutaj chodzi o tak zwany brak widzenia obuocznego, widzenia przestrzennego. No, jest to z reguły następstwo ZEZA, jakichś innych chorób oczu. Może być to następstwo nawet leczonego operacyjnie ZEZA. No, ale wystarczy tylko jedno negatywne orzeczenie i to może być zarówno od lekarza, jak i od psychologa i nie zostaniesz dopuszczony do wykonywania zawodu kierowcy taksi. Czyli zapamiętaj, lekarz może Ci dać pozytywnie, psycholog negatywnie. Na tym w sumie kończę. Jeżeli jesteś taksówkarzem i masz coś ciekawego do powiedzenia, oczywiście odnośnie badania Twojego wzroku, serdecznie Cię zapraszam tutaj do komentarzy poniżej tego filmu. Jeżeli to wideo w czymś Ci pomogło, oczywiście daj lajka, daj kciuka, udostępnij je na Facebooku czy na Google+. Tradycyjnie najwięcej dyskusji toczy się na moich stronach internetowych. No, problemy taksówkarzy konkretnie omawiam na mojej witrynie badania na prawo jazdy wrocław.com. Wdepnij tam w tej chwili poprzez link w opisie do tego wideo. Natomiast jeżeli chcesz mojej konsultacji osobistej, jest to możliwe wyłącznie w mojej przychodni medycyny pracy we Wrocławiu na Żernickiej 215. No, niestety mam sporo pacjentów, także obowiązuje rejestracja telefoniczna 601-775-123. Powtarzam, 601-775-123. Mówił Darek Kraśnicki, specjalista medycyny z transportu z Wrocławia. I do zobaczenia w moim następnym wideo.